Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne skierowane na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów pod nazwą Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To grupa szczególnego ryzyka, bo w zderzeniu z pojazdem narażeni są na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, dlatego dzisiaj przez cały dzień na terenie całej Opolszczyzny chcemy uświadamiać kierowców, rowerzystów i pieszych, jak kluczowe dla bezpieczeństwa jest stosowanie przepisów ruchu drogowego oraz rozsądek i rozwaga na drodze. Dzisiaj praktycznie przez cały dzień chcemy tak działać dwutorowo, czyli zwracamy uwagę na to, jak zachowują się kierowcy wobec pieszych, czyli czy respektują pieszych, pieszeństwo na przejściach dla pieszych oraz czy nie omijają, czy też nie wyprzedzają innych pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem w celu ustąpienia pieszeństwa pieszym, a jest to bardzo poważne i niebezpieczne wykroczenie, dlatego zwracamy na to dzisiaj szczególnie uwagę, ale oprócz tego też zwracamy uwagę na to, jak zachowują się sami piesi, czyli czy korzystają z przejść dla pieszych, czy podczas przechodzenia przez przejścia nie korzystają z urządzeń elektronicznych, oraz co bardzo ważne jest, czy w dobie panującej pory roku, czy stosują elementy odblaskowe. Pomimo, że za nami miesiące letnie i wiosenne, czyli stosunkowo bezpieczne dla pieszych, ale już na terenie Opolszczyzny odnotowaliśmy tylko do końca września ponad 160 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, dokładnie 106 kolizji i 58 wypadków drogowych, gdzie 53 pieszych zostało poważnie rannych, a 7 to już ofiary śmiertelne. Osoba nosząca odblask jest już widoczna z około 150 metrów. Bez odblasku niestety około 30 metrów odległości od pojazdu. To jest bardzo ważne, czyli poprawa tej widoczności odległości od niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Z tego miejsca chciałbym zaapelować, jeżeli już ktoś chce używać elementów odblaskowych, żeby te elementy odblaskowe nosić poprawnie. Czyli im niżej ten odblask założymy, będzie on bardziej widoczny dla kierowcy, ponieważ światła w pojazdach są tak skonstruowane, że świecą nie po oczach, tylko świecą dosyć nisko, więc apelujemy do tego, że jeżeli już ktoś chce założyć odblask, załóżmy go dosyć nisko na nogę, około kolana, albo używajmy toreb odblaskowych, które są dosyć nisko. Noszenie odblasków jest jednym z najważniejszych aspektów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ja z perspektywy swojej, jako kierowca, który codziennie porusza się ulicami Opola, widzę ogromną różnicę pomiędzy osobami, które posiadają jakikolwiek odblask, a osobami, które ich w ogóle nie posiadają. Drodzy Państwo, osoby z odblaskiem są o wiele szybciej przeze mnie dostrzeżone, jak i również, czy dochodzą one do przejścia, czy również poruszają się z krajem jezdni. Mamy w tym momencie możliwość ominięcia, jak i również wyhamowania w sposób bezpieczny przed taką osobą. Pamiętajcie również, moi drodzy Państwo, o tym, że dobiegając do autobusu, mając ten odblask, jesteście o wiele bardziej widoczni dla kierowcy i jest większa, o wiele większa szansa na to, aby kierowca Państwa zauważył i poczekał tych jeszcze parę sekund na to, abyście Państwo mogli wejść do autobusu.